Zwierzyniec. Świetna baza wypadowa na Roztocze. A to dawny teatr, czyli teraz kościółek na wodzie. A tu patrzy na nas święty Nepomucen. A z drugiej strony jakieś tajemnicze oko. Oko. Podobno masońskie. Czas na odrobinę zachwytu, dlatego witajcie w programie Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie. Centralny szlak rowerowy Roztocza lub Green Velo. Wybór należy do Was. Wszystko znajdziecie tutaj albo w specjalnej aplikacji. Tylko rowerem. Hits. Oj, kręci się, kręci. A jakie widoki piękne. Konik polski, symbol roztoczańskiego parku narodowego. Jego przodkami były tarpany, czyli dziko żyjące konie. Jak ja. Koniki możemy zobaczyć, na pewno są zawsze we Floriance, tak? Tak, to bardzo urokliwa miejscowość, założona w dobrach ordynacji zamojskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Tutaj w Roztoczańskim Parku Narodowym, w tej osadzie oddalonej niecałe około 6 km od zwierzęca, prowadzona jest hodowla stajenna. Jest to drugi typ hodowli, obok hodowli rezerwatowej, która była tą hodowlą pierwotną, bo właśnie 16 lipca 1982 roku cztery klacze i ogier zostały tutaj do parku zasiedlone. Ktoś mnie skubie tutaj uroczo. Tak, to taki ubiegłoroczny źrebaczek. Tutaj akurat koło nas są klacze z przychówkiem. Taki tabun prowadzi klacz prowadząca. Ogier gdzieś tam jest w oddali, on sobie obserwuje, zabezpiecza tyły. Czyli matka jest najważniejsza. Tutaj tak. To dobrze. Choć są to nieduże koniki, bo tak od 130 do 140 cm w głębie, to są konie bardzo mocne, naprawdę. To jest ta cecha, którą miał tarpan, czyli dostosowywania się do warunków bytowania, jak i zastąd. To są generalnie koniki łagodne i ufne. I lubią ludzi. Lubią właśnie ludzi. Widzę, że one bardzo zwłaszcza przychodzą. Te, które są w hodowli stajennej, one z ludźmi użytkują. A co najbardziej lubią jeść oprócz kory, bo widzę, że tak jak moje pieski? Mają tak duże bogactwo, bo łąki, które są tutaj wydzielone w ramach tych pastwisk, nie są łąkami użytkowanymi z wsianym jednym gatunkiem trawy, ale to jest cała masa różnych roślin i one sobie sami dobierają. W Roztoczańskim Parku Narodowym one służą też jako żywe kosiarki. Chcąc utrzymać te polany, musielibyśmy kosić, bo w drodze sukcesji zarosłyby one zaraz roślinnością. Dziękuję. Krzewiastą i drzewiastą. Halo, przepraszam. Może... No, tak. No tego co prawda nie mamy zapisane, że spożywają koniki, ale jak widać potrafią próbować wzbogacić sobie listę menu. Czy jak przyjeżdżamy tutaj na Floriankę, możemy mieć plecak pełen jabłek, marchewki? To jest ważna informacja. Nie. Nie dokarmiamy. No i bardzo myślę, dobrze. Myślę, że dokarmianie innych gatunków również jest niewskazane. W ten sposób zaczynamy synantropizować te gatunki i w trudnych warunkach mają później problemy z dożywieniem. Jeśli zaczynamy, to mamy to kontynuować. Znowu zaczynasz? Przepraszam, zostaw moją spódnicę. Tak ci smakuje? Nie możemy cię dokarmiać. No widzisz, bardzo bym chciała, ale pan zabronił. Musisz do lasu. Do lasu. Idź. Czy on jeszcze mleczko pije? Jeśli klacz mu pozwoli. Ale ten już chyba już jest za nie. Duży. Już jesteś za duży. To uciekaj. Dobrze. Nasze gwiazdy telewizyjne. Piękne. Tak. Tu jeszcze twarzą. Proszę. Tu. Zapraszam. Tu. O.
No, tu? Sobie chyba też robi tu, widzisz? Takie tu? Zabiegi kosmetyczne. Tu się ocierał o to, tą żerć. Jak widać, czują się swobodnie. Czują się swobodnie, tak. I tak to powinno być. To jest ich dom, więc my tu przybywamy, a one mają się czuć swobodnie, jak u siebie. Jaki koń jest, każdy widzi, ale ten jest po prostu wspaniały. Ale wąska ta ulica. Tak, to jest chyba najwęższa ulica w pięknym naszym kraju. Wąska. Ulica wąska. Ulica wąska w dzielnicy Borek w Zwierzyńcu. Ulica, która łączy się z rynkiem, powstała w dwudziestoleciu międzywojennym w dawnej dzielnicy Borek. Tam jest rynek czy tam jest rynek? Tam rynek jest przed tam nami jest właśnie. Tam jest rynek, okej. Okay. A tam? A tam jest już koniec ulicy Wąskiej. Koniec ulicy Wąskiej, a ulica Wąska czym się kończy? Ulica Wąska kończy się drewnianym, pięknym domem, tak jak te, które widać dookoła. Okay. Równolegle do ulicy Wąskiej koniec. Jest ulica Monopolowa, tuż obok, na prawo od nas. Więc oprócz tego, że dzielnica Borek ma piękną ulicę Wąską, ma także ulicę Monopolową. Monopolowa też brzmi ładnie. Nie wiem, czy pod wpływem właśnie monopolu, natomiast tylko raz odbył się przejazd tą ulicą. Jeden z miejscowych mieszkańców miasteczka opowiadał mi, że właśnie w latach 80. raz tylko udało się wjechać maluchem właśnie na ulicę Wąską. Naprawdę wjechał tu maluchem? Tak, tylko trzeba było złożyć w owym czasie lusterka, natomiast dał sobie radę. Być może po prostu łańska fantazja po wizycie na ulicy Monopolowej mu pomogła. No, to na pewno. Piękne miejsca, piękni ludzie, pyszne jedzenie i też atrakcje filmowe tutaj mamy w Starym Browarze, prawda? Tak, to ciekawe właśnie miejsce, gdzie połączone jest i piwo, produkcja tego piwa, i historia, bo znajdujemy się w muzeum. Czuć. I jest to także miejsce związane z kulturą. Zwierzyniec to dawny park zamojskich, miejsce do polowań, ale także pałac, który był nazywany w wieku XVII pałacem na wodzie. Co ciekawe, browar, miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, był dawną oficyną pałacu. Główny drewniany budynek pałacu spłonął na początku wieku XIX, ale można powiedzieć, że najcenniejsza część dawnych założeń pałacowych, czyli manufaktura piwa, zachowała się do dzisiejszych czasów. No to idziemy zwiedzać browar. No to hop. Chodźmy. Hop. Dobrze. Główną przyczyną dla powstania tego browaru była rzecz jasna miłość jego założyciela do tego trunku, ponieważ 12 ordynat Stanisław Zamojski browar postanowił otworzyć z tego tytułu właśnie, że bardzo wielkim miłośnikiem był piwa od lat najmłodszych, a zwłaszcza piw angielskich, który latami sobie importował do Zamościa z Wysp Brytyjskich. Napoleon Bonaparte nałożył blokadę kontynentalną na Wielką Brytanię, odcinając ją od handlu z resztą Europy, w związku z czym nasz ordynat też został odcięty od dostępu do swojego ulubionego piwa. No ale że był piekielnie bogatym magnatem, to się tym za bardzo nie przejął, tylko uznał to za motywację do tworzenia własnego browaru, gdzie będzie to piwo dla siebie produkował. I to tu się 200 lat temu wszystko odbywało? Dokładnie tutaj. Tutaj się. To ma 200 lat, muszę dotknąć. Akurat te sprzęty pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdyż browar był na bieżąco modernizowany. To nie dotykam. Znam się na leżakowaniu. Myślę, że tutaj akurat każdy by mógł się pochwalić swoją wiedzą w temacie. Ale... A to jest proces produkcji piwa, tak? Cały dokładnie tutaj, tak. Jak to się wszystko... Dokładnie, i dzisiaj tak. Też się tak odbywa? To tutaj się... W naszym browarze owszem, tak się to odbywa. Tutaj te zbiorniki, które mamy, w ogóle to pomieszczenie, to jest warzelnia. Tutaj się jęczmień, zaczyna produkcja. Jęczmień, słodownia. Tak, jęczmień, który w słodowni słodujemy, trafia silosy. Z cysternie do silosów tutaj u nas na browarze. No i potem zacieramy. W tej kadzi zaciernej. Następnie filtrujemy zacier na piwo w kadzi filtracyjnej, ważymy go w kotle ważelnym, gdzie się dodaje chmielu. No tutaj już po ważeniu dalej jest proces fermentacji, gdzie ta brzeczka... Nie będziemy wam spoilerować o wszystkich ciekawostkach browaru. Tu po prostu trzeba przyjechać, bo kilka sekund to za mało, żeby streścić 200 lat. Ja z tym pójdę do męża. Kochanie? Roztocze jest nazywane polską Toskanią. Dlatego, że tu jest najwięcej słonecznych dni w roku. Prowadzimy i farmę, i winnicę, na której wytwarzamy między innymi sery. Głównie to są sery krowie, natomiast mamy również sery owcze, sery kozie. Dwa z tych serów to będzie mieszanka
serów owczych, krowych i kozich. To jest pewnego rodzaju taki ser, który zbieramy od wszystkich zwierząt jednocześnie. To jest ten i ten ser. Próbuję. To są połączenie. Także te dwa będą dojrzewające i one mają teraz około już roku czasu dojrzewania. Ale skąd zamiłowanie do serów? Od kiedy pamiętam, tak naprawdę w naszej rodzinie były zwierzęta. Kiedy zaczęliśmy bardzo mocno kierować się w takim ekologicznym czy wręcz biodynamicznym kierunku, wtedy te zwierzęta stały się, można powiedzieć, takim nieodzownym elementem funkcjonowania farmy. Zdecydowaliśmy się początkowo na kozy, w międzyczasie doszły owce. To był moment, kiedy zaczęliśmy produkcję serów, natomiast to była taka bardzo domowa produkcja serów w garnku, dosłownie w garnku. Mhm. Wszystkie sery wytwarzamy z mleka niepasteryzowanego. Jeżeli chodzi o karmienie naszych zwierząt, ono odbywa się tylko i wyłącznie poprzez pastwiska lub poprzez karmienie sianem. Również nie używamy żadnych kupowanych bakterii do rozpoczęcia fermentacji, tylko używamy naszego własnego zsiadłego mleka. Co to jest za ser i czym jest polany, powiedzmy? To jest nasz ser pleśniowy z porostem niebieskiej pleśni. On też w środku dodatkowo ma trochę takich punktów pleśniowych, ponieważ dodatkowo nabijamy ten ser. Jest polany miodem. O Jezu, jakie dobre. Ojejku, to jest genialne, naprawdę. Tak, właśnie, a połączenie z miodem to jest jakby jednym z najlepszych gastronomicznych połączeń. A powiedz mi jeszcze ten serek, mnie interesuje, co to jest. To jest nasz ser kozi, po części pleśniowy ser, jest bardzo świeżym serem. Jego podajemy tak mniej więcej 5 dni od wytworzenia, więc to jest taki 5-dniowy ser. Widzisz te twarze głodne tam wszystkie? Jak chcecie, to się poczęstujcie, zapraszam was na degustację. Zapraszam, no chodź, no, dobrze, musimy iść do nich. Przepraszam cię bardzo, proszę. Łukasz, dobrze? Malinka? Nie? Jego nie karmimy? Okej, dobra. Przepraszam. To tyle, jeśli chodzi o obiad dla ekipy.